Szanowni Państwo, udało nam się wreszcie przezwyciężyć problemy techniczne, za które jeszcze raz przepraszamy, więc już teraz mogę Państwa gorąco, serdecznie przywitać na kolejnym wydarzeniu w ramach Tygodnia Wielkich Pytań organizowanego przez Redakcję Polityki i Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych z Krakowa. Dzisiejszym wydarzeniem będzie dyskusja panelowa poświęcona umysłom zwierząt różnych od człowieka, temu, czym te umysły różnią się od umysłów ludzkich, w której głównymi gośćmi będą pan profesor Bogusław Pawłowski z Uniwersytetu Wrocławskiego, pan profesor Maciej Trojan z UMK w Toruniu i dr Szymon Drobniak z Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Panowie, bardzo wam jeszcze raz dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia i żeby już nie przedłużać tego rozpoczęcia, to po prostu zadam pierwsze pytanie. A brzmi ono tak, że ponieważ mamy rozmawiać o tym, w czym umysły zwierząt przypominają, a w czym się różnią od umysłów ludzkich, więc może po prostu zacznijmy od tego, czym tak naprawdę jest ludzki umysł. To znaczy, czy to, co nazywamy myśleniem, czyli tym, co robi umysł, jest czymś bardzo jednorodnym, czy możemy to jakoś opisać w prosty sposób, żeby później się do tego odnosić, gdy będziemy rozmawiać o umysłach zwierząt. Czyli jeszcze raz, co to znaczy myśleć w wydaniu ludzkim? Dobrze, skoro ja jestem psychologiem, to może rzeczywiście zacznę. Proszę Państwa, chciałem poruszyć dwie kwestie. Po pierwsze, umysł jest tworem ewolucyjnym, jest wytworem ewolucji. To dla nas nie ulega wątpliwości. Kiedyś w 1896 roku William James powiedział, kiedyś psychologia będzie ewolucyjna i to się stało. Stało się to 100 lat później, ale rzeczywiście istnieje taka dziedzina i bez tej dziedziny w zasadzie nie da się rozumieć czegoś takiego jak ludzki umysł, bo on się nie wziął znikąd. Ale jest drugi problem psychologiczny i to jest jeden z podstawowych problemów badań nad umysłem. W zasadzie nie ma nic bardziej subiektywnego. Umysł, jego elementy, jego funkcje, a zwłaszcza świadomość i samoświadomość, są tak subiektywne, tak indywidualne, tak panują duże różnice indywidualne, że bardzo trudno jest myśleć o tym w taki sposób dużych liczb, dużych grup, porównań jakichś międzygrupowych. To się daje robić, ale to jest jednak bardzo trudne. No można sobie wyobrazić prostą rzecz, mianowicie są ludzie, którzy myślą wyłącznie werbalnie, myślą słowami, a są ludzie, którzy na przykład myślą obrazami. I to już powoduje, że tak naprawdę, kiedy przychodzi do rozwiązania jakiegoś zadania, wcale to nie oznacza, że wszyscy będą je wykonywać jednakowo. Także różnice indywidualne są tutaj duże i będziemy pewnie często tutaj mówić w tej dyskusji też o różnych zwierzętach i zdolnościach i trzeba będzie znowu pamiętać o tym, że będą silne różnice indywidualne pomiędzy osobnikami. Jeden coś potrafi i potrafi to zrobić, natomiast ktoś inny jakby takiemu zadaniu nie podoła. Ja się bardzo cieszę, że pan profesor, psycholog podkreśla ten aspekt ewolucyjny. No, ja jako ewolucjonista bardzo mnie to cieszy. Nie wszyscy psychologowie tak uważają pewnie do końca, ale no, zgadzam się z tym, że umysł to jest coś, co powstało na drodze ewolucyjnej. To jest coś, co nie jest właściwe tylko naszemu gatunkowi. To jest coś, co nie jest łatwo zdefiniować. To jest coś, co, ponieważ jest takie zróżnicowanie międzyosobnicze, co świadczy o tym, że istnieje jakiś proces selekcji ewolucyjnej, który działa na tą cechę, więc jest wiele przesłanek, które mówią, że niewątpliwie to jest proces, który ukształtowany został ewolucyjnie. Natomiast chciałbym dodać do tego, że no, umysł to nie tylko myślenie. Umysł to bardzo wiele różnych funkcji i przez pewne definicje operacyjne można definiować go jako obróbkę informacji, jako reprezentacje mentalne różnych obiektów, które są w mózgu, jako sposób podejmowania decyzji i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest w dużym stopniu to, o czym będziemy dyskutować i jak będziemy porównywać człowieka spoza ludzką fauną, to zależy od tego, jak sobie zdefiniujemy ten umysł. I to jest jakby pewnie dosyć fundamentalna kwestia. Natomiast możemy oczywiście przyjąć takie założenie intuicyjne, jak większość z Państwa może podejrzewać, że umysł oczywiście to jest wytwór ludzkiego mózgu
i że ten ludzki mózg ma różne rzeczy do spełnienia i ten ludzki mózg przejawia swoją działalność w dużym stopniu poprzez te wszystkie cechy mentalne, które przypisujemy umysłowi. W takim razie, jakie są jeszcze te pozostałe komponenty ludzkiego umysłu czy ludzkiego myślenia? Bo później właśnie im po kolei spróbujemy się przyjrzeć u różnych gatunków zwierząt. Pan profesor wymienił właśnie myślenie. Co oprócz tego? No, myślenie to jest, przez myślenie rozumiemy coś, co związane jest z jakimś takim taką logiczną obróbką informacji. Natomiast na przykład nie traktujemy jako nie do końca jako myślenie, tak przynajmniej tego nie definiujemy, jako obróbkę informacji, która dociera do nas różnymi zmysłami, jako interpretację tej informacji, która dociera. Więc niekoniecznie myślimy, my musimy zrozumieć, co za informacja do nas dotarła, niekoniecznie w sposób świadomy, żeby odpowiednio zareagować, bo to jest, odpowiednie typy reakcji są adaptatywne, w związku z tym coś dzieje się takiego w mózgu, co pozwala podjąć jakąś decyzję. No, czasami to są decyzje instynktowne. My dzisiaj wiemy, że w przypadku ludzkiego umysłu, tak jak w przypadku wielu innych zwierząt, wielokrotnie podejmujemy decyzje właściwie nie w sposób taki, jak myślimy, że podejmujemy, czyli nie poprzez nową korę, nie poprzez tą czynność, która jest świadomym procesem myślenia, tylko tak na dobrą sprawę podejmujemy tą decyzję inaczej, a potem nasza nowa kora jest tylko po to, żeby uargumentować odpowiednio nasze decyzje. I to jest jakby naturalne, dlatego że no w procesie ewolucji nasi przodkowie, my dzisiaj mamy no komfortową sytuację, znaczy mówię o naszym zachodnim społeczeństwie przynajmniej, tych zagrożeń jest dużo mniej takich, które pojawiają się znienacka. Natomiast w przeszłości ewolucyjnej tych różnych niebezpieczeństw było tak dużo, że trzeba było bardzo szybko reagować. W związku z tym proces myślowy byłby zbyt wolny. To jednak wymaga, myślenie wymaga trochę czasu. Nawet jeżeli to są sekundy, to czasami może się wydać to za długi czas. W związku z tym ta szybkość reakcji musi być dużo większa. Także to jest następna kwestia. Inna to jest, czyli to podejmowanie decyzji. To jest obróbka tych cech, które związane są z myślą, również z emocjonalnością. No bo to też jest coś, co w umyśle jest, to podporządkowane jest układowi limbicznemu w szczególności, ale generalnie to też jest jakiś element, który wpływa na to, jak umysł funkcjonuje. Znaczy tych cech różnych, tak jak mówiłem, tworzenie reprezentacji mentalnych różnych obiektów, tworzenie, zrozumienie interakcji międzyosobniczych. To jest tak dużo tych kwestii, pewnie ta lista byłaby bardzo długa i tu pan profesor mógłby pewnie do niej dodać wiele różnych przymiotników, które charakteryzują funkcjonowanie ludzkiego umysłu. To prosimy o dodanie kilku. Proszę bardzo, ale będę się upierał, że to nie są cechy szczególnie ludzkie, tak? Szczególnie ludzkie będą pewne niuanse, ale to nie jest tak, że właśnie nasz ludzki mózg różni się tu jakoś bardzo od mózgów innych zwierząt. Pewnie taką bardzo istotną cechą jest czytanie umysłu, czy teoria umysłu, czy po prostu osiąganie wysokich stopni rekursywności, intencjonalności, czyli potrafienie w życiu społecznym stawiania się po prostu w pozycji innego osobnika. I to rzeczywiście, powiedzmy, nasz gatunek ma opanowane w najlepszym stopniu, tak? Czyli te poziomy intencjonalności są tutaj jakby na najwyższym poziomie rzeczywiście. Tam do 5., 6. potem się zaczynamy sami już gubić w tych poziomach. Bardzo istotną rzeczą jest mentalne podróżowanie w czasie, czyli umiejętne korzystanie z zasobów pamięci epizodycznej, z doświadczeń własnego życia, pamiętanie, prawda, co się wydarzyło i co można w danej chwili wykorzystać z tej pamięci, jak również posiadanie pamięci prospektywnej, która pozwala na planowanie czynności, pamiętanie, co ja już zrobiłem, a czego jeszcze nie zrobiłem i co mnie czeka w najbliższym czasie. Współczesne badania, a zwłaszcza badania te z XXI wieku albo z końca XX wieku, pokazują, że to nie są cechy szczególnie ludzkie, tak? Że tak naprawdę te funkcje umysłu widać w jakimś stopniu rozwinięte w innych mózgach. Co najwyżej tylko i wyłącznie ludzi cechuje to, że być może niektóre z nich są najbardziej rozwinięte, czyli horyzont przyszłości u ludzi jest rzeczywiście gigantyczny, bo my możemy sobie zaplanować, co zrobimy za 5 lat. Z punktu widzenia innych gatunków,
planowanie na tak dużą skalę jest po prostu absurdalne, jest irracjonalne. Tak naprawdę, prawda, nie wiem, czy dożyję jutra, więc planowanie na taki dystans jest troszeczkę dziwne. A poza tym istnieją jeszcze inne funkcje, takie jak chociażby, nie wiem, kompetencje numeryczne, czy, nie wiem, zdolność do rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji i tak dalej, i tak dalej. Pan profesor ładnie przeszedł już do tego, co nas różni albo co nie różni, bo wcześniej próbowaliśmy tylko definiować, jakby umysł. Myśmy nie twierdzili, przynajmniej ja, że to są przypisane rzeczy tylko ludzkiemu umysłowi. Oczywiście zgadzam się z tym, że tak jest. I teraz pytanie właściwie fundamentalne, które można jest tutaj postawić, które wynika właśnie z tego, co pan profesor powiedział, czy to są różnice tylko ilościowe, czy też są jakościowe, to po pierwsze. Jeżeli są ilościowe, czy one mają duże znaczenie? Bo ja muszę przyznać, że kiedyś patrzyłem na to tak, że jeżeli to są różnice ilościowe, to nie powinniśmy przypisywać człowiekowi jakichś specjalnych, wystawiać go na piedestał, czy przypisywać mu jakichś specjalnych zdolności umysłowych. Dzisiaj patrzę trochę na to inaczej, muszę przyznać, że jednak ilość przechodzi w jakość czasami i można by podyskutować o tym. My wiemy, że w ciągu ostatnich, powiedzmy, 50 lat ta różnica, przynajmniej oczywiście w nauce zachodniej oczywiście, między zwierzętami i człowiekiem, ona się zmniejszyła. I to z dwóch stron. Dlatego, że wiemy dużo więcej o możliwościach mentalnych zwierząt i dużo więcej wiemy o tym, jak funkcjonuje, może nie tak wyrafinowany sposób, jak kiedyś to sobie wyobrażano, również umysł ludzki. Więc ta różnica się zmniejsza. I teraz pytanie, czy są różnice jakościowe? Jeżeli chodzi o różnice jakościowe, no to jedną z takich ważnych cech to jest ta teoria umysłu, prawda? Czyli to przede wszystkim wydaje się, że to, co człowiek ma dosyć dobrze opanował, to jest to, że on może podejrzewać, czy może sobie wyobrażać, że inna osoba, czy inny osobnik może mieć złą wiedzę, znaczy może mieć false beliefs, to znaczy, że może mieć złe przekonanie, znaczy nie wiedzieć czegoś, prawda? I to jest jeden z elementów, który się bada dosyć dokładnie. Pan profesor uczestniczy w takich badaniach, więc pewnie świetnie wie. Natomiast jest wiele krytyki dotyczącej tego, że my może zbyt mocno antropomorfizujemy te relacje zwierząt, bo możliwe, że te zwierzęta, nawet takie jak szympans, bo no ten, możemy mówić też o krukowatych, które są bardzo inteligentne, czy o delfinach, ale generalnie te wszystkie eksperymenty, które pokazują, ciągle nie są idealne i ciągle są pewnie znaki zapytania, czy to jest coś takiego, co nazywamy mind reading, czyli one potrafią odczytać, co inny osobnik ma w głowie, czyli co myśli, czy też na podstawie różnych przesłanek behawioralnych one są w stanie podejrzewać, co się stanie dalej. I to jest ta kwestia pierwsza. Czyli może by się zatrzymać przy tych takich właśnie niby jakościowych kwestiach, a potem może o tych różnicach ilościowych. Ja jeszcze dodam tylko, że tutaj cały czas próbujemy mówić o różnicach i zdefiniować jakieś cechy, które ma umysł. Natomiast ja też jako biolog ewolucyjny coraz bardziej widzę takie skręcanie w stronę myślenia nie tyle o umyśle w kontekście tego, w jaki sposób możemy go opisać u człowieka, bo zresztą tak jak tutaj to było powiedziane, my bardzo często mamy tendencję do antropomorfizowania, czyli poszukiwania u zwierząt odpowiedników pewnych jakichś ludzkich reakcji i zachowań. Natomiast zapominamy o tym, że tak naprawdę bardzo często umysły zwierząt ewoluowały w zupełnie innych środowiskach i tak naprawdę w kontekście danego środowiska cechy, których zupełnie byśmy się nie spodziewali u ludzi, albo byśmy nie poszukiwali u ludzi, mogą definiować nawet znacznie bardziej zaawansowane kompleksy reakcji takich. Dokładnie. Więc tak naprawdę bardzo jest tutaj też ciekawe to, że tak naprawdę coraz bardziej biolodzy ewolucyjni skłaniają się w stronę patrzenia na organizm jako tak naprawdę kompleks organizmu i jego środowiska i taki nierozerwalny związek, który między tym występuje. No i zresztą na każdym kroku w biologii ewolucyjnej widzimy, jak bardzo środowisko wpływa na to, jak na przykład bardzo ulegają uwydatnieniu różnice, które później dobór naturalny selekcjonuje i prowadzi to w stronę konkretnych zmian ewolucyjnych. Dobrze, to poantropomorfizujmy w takim razie chwilę i skorzystajmy jeszcze może z innej umiejętności ludzkiego umysłu, czyli cofania się w tej mentalnej podróży w czasie. Lata 60. wydaje się wówczas, że tym, co przede wszystkim odróżnia ludzi od innych zwierząt, jest zdolność do wytwarzania narzędzi. Co się wówczas dzieje? Jane Goodall wyrusza
do dżungli afrykańskiej. Co się wówczas dzieje z tym, no, wydawałoby się, dogmatem o różnicy pomiędzy ludźmi a zwierzętami? Znaczy, takich rubikonów człowieczeństwa człowiek stawiał sobie od zarania i ciągle te rubikony mu padały. I jednym z tych rubikonów człowieczeństwa było właśnie zdolności do najpierw używania narzędzi, potem się okazało, że narzędzia używane są przez wiele różnych zwierząt, nie tylko ssaki, też ptaki, ba, nawet bezkręgowce. To potem był następny rubikon, to wytwarzanie narzędzi. I tu też nawet zięby Darwina obrabiają narzędzia, już nie mówię, że szympansy to robią, na przykład przygotowując narzędzia takie jak no, patyczki do łowienia termitów, w związku z tym jakby następny element. Natomiast jest nowy jakby próg Rubikonu pod względem, jeżeli chodzi o narzędzia, to jest wytwarzanie narzędzi przy pomocy wytworzonych już narzędzi. I to ta rekursja jest teraz coraz częstsza. No i tutaj faktycznie dojdziemy do pewnego momentu, gdzie będzie trudno pokazać, bardzo trudno nawet w eksperymentach, że zwierzę potrafi wykonać jedno narzędzie, żeby zrobić drugie, a to drugie, żeby przy pomocy drugiego zrobić trzecie. Więc mamy tę różnicę najpewniej, no mamy niesamowite umiejętności, dlatego powstała tak złożona kultura, cywilizacja i technologie, które są charakterystyczne dla człowieka. Ale znowu pytanie, czy to jest różnica ilościowa, czy różnica jakościowa. No, zwierzęta narzędzia używają. Ja chciałem dodać jeszcze taką rzecz, że dzisiaj mamy doniesienia o tym, że nie tylko są używane czy wytwarzane narzędzia, ale że są różnice kulturowe, to znaczy, że dane grupy zwierząt wykonują podobne narzędzia, ale jednak inaczej, czyli funkcja narzędzia jest taka sama jak w drugiej grupie, ale technologia wytwarzania jest inna, tak? Bo ta grupa opanowała ją lepiej albo gorzej, w każdym bądź razie te narzędzia jednak się różnią, czyli to jest jeszcze taki aspekt kulturowy. Ale chciałem wrócić jeszcze do teorii umysłu, dlatego że i w ogóle tego problemu antropomorfizacji i problemu, co my możemy zmierzyć, bo jak zajrzeć do głów innych niż ludzkie, tak? W tym roku miałem szczęście w Japonii na konferencji widzieć udany test w przypadku szympansów, nazywany test Sally N. Do tej pory te zwierzęta nie zdawały testu, który zdają ludzie. Ten test Sally N bierze nazwę od dwóch lalek. Chodzi o to, że małym dzieciom, prawda, eksperymentator opowiada historię, że jedna z nich gdzieś coś chowa, potem wychodzi, przychodzi druga, zabiera to, zmienia miejsce pobytu tej rzeczy, tej piłeczki, nie wiem, czy cukierków, wszystko jedno. I potem przychodzi ta pierwsza i pada pytanie do dziecka, jak myślisz, gdzie ona będzie tego szukać, prawda? Jeżeli dziecko ma teorię umysłu, to pokaże, że w starym miejscu, no bo tam schowała, nie ma pojęcia, że to miejsce się zmieniło, tego przedmiotu ukrytego. I przez cały czas było jasne, że ten test zawsze oblewały wszystkie zwierzęta. W tym roku widziałem na konferencji wideo, które tak zaaranżowana była sytuacja badawcza, że szympans mógł zrozumieć, o co chodzi, prawda? Bo to jest często kwestia zadawania pytania. Jak my zadamy pytanie po ludzku i oczekujemy odpowiedzi po ludzku, to tak naprawdę to my źle stawiamy pytanie. To jest taka słynna, kiedyś gorylica Coco była badana skalą Stanforda Binetta, to jest stanfordską wersją testu na inteligencję Binetta i odpowiadała na pytanie testu, który jest ułożony dla ludzi. I tam jest taki bardzo fajny przykład o tym, że wynik jest krzywdzący, dlatego że pada tam pytanie, co robić, jak pada deszcz. I są trzy rysunki, tam jest drzewo, parasol i kapelusz. I ona, jak szanujący się goryl, pokazuje drzewo, prawda? Że jak pada deszcz, to się chowa pod drzewem. No i to jest błędna odpowiedź. Więc jakby nasz problem polega na umiejętności stawiania pytań, bo ja pamiętam, jako student czytałem w podręcznikach, psy nie rozumieją gestu wskazania, prawda? Zwierzęta nie myślą na poziomie abstrakcyjnym. To były podręczniki z lat 90. XX wieku. I teraz one wszystkie są po prostu zdezaktualizowane. Więc sztuka jest w postawieniu pytania i oczywiście no, w pewnej roztropności i ostrożności też, żeby rzeczywiście nie wymyślić czegoś i nie tworzyć artefaktów. Znaczy, ja
byłbym ostrożny, tak żeby tak trochę na zasadzie adwokata diabła, jeżeli to był jedyny eksperyment. My nie wiemy, co się działo przed eksperymentem, bo zdarzały się takie już naukowe wielkie rzeczy, gdzie dużo pieniędzy Amerykanie wydawali, żeby pokazać, że inteligencja zależy od tego, jak się traktuje dziecko, i uzyskali fantastyczne wyniki na inteligencję, ale po 4-5 latach okazało się, że ta inteligencja spadła do takiej jak w grupie kontrolnej, a dzieci okazało się były trenowane codziennie po prostu wykonywania testów na inteligencję, więc znały je na pamięć. Więc dopóki nie mamy więcej tego typu eksperymentów, ja nie chcę oskarżać o jakieś oszustwa oczywiście naukowe, ale to po pierwsze. Po drugie, może się znaleźć jeden genialny szympans na przestrzeni wielu lat, ile szympansów zbadano. To są setki, jeżeli nie tysiące. I teraz na podstawie jednego takiego kozusu, czy możemy powiedzieć, że one mają tę umiejętność? To zawsze jakieś tam wątpliwości będą, dopóki nie będzie to powtarzalne regularnie w takich bardzo naturalnych warunkach, no to wtedy ja bym miał pewne wątpliwości. Ja jeszcze z kolei wrócę do zachowań narzędziowych, bo to taki dla mnie miły temat, bo ja pisałem na temat kiedyś pracę magisterską, w której zaproponowałem, że są różne kultury, no więc tam recenzenci strasznie co ja piszę, to w ogóle nie można nazwać kulturą, to najwyżej tak zwana protokultura. Ale już pisałem o tym, że szympansy, różne podgatunki, pan Troglodytes Schweinfurti, pan Troglodytes Verus i pan Troglodytes Troglodytes używają różne i dopiero w 10 lat potem ukazała się faktycznie duża praca tych badaczy, którzy to robili, że te różnice międzykulturowe występują, czyli faktycznie to tylko dowód jest na to, że ta informacja, czyli kultura u szympansów jest przekazywana drogą pozagenową, to znaczy przekazywana jest w sposób społeczny, więc inaczej się uczą, inaczej jakiś szympans wymyślił jakąś metodę pozyskiwania termitów jedną, drugi inaczej, na przykład inną metodę pozyskiwania mrówek i one się powielały. Zresztą to samo było w przypadku makaków japońskich, gdzie badano, jak się fantastycznie rozprzestrzenia taka informacja, gdzie samica, i to ta sama samica w odległości kilku lat, jeszcze w latach 60. było, gdzie użyła, można powiedzieć, jako narzędzia wody do tego, żeby myć bataty i to jest bardzo adaptatywna rzecz, bo piasek nie ściera szkliwa wtedy. I od niej się uczyły osobniki, które były albo młodsze, albo to byli rówieśnicy, a starsi w ogóle ją lekceważyli. To pokazuje, jak dochodzi do petryfikacji umysłu, jak trudno się uczyć. Potem to samo, czy wcześniej nawet robiła to samo, odsiewając jakieś tam ziarna od piasku, rzucając je do wody, one były lżejsze, piasek oczywiście tonął i tak dalej, więc te rzeczy to oczywiście się pojawiały. Natomiast jeżeli chodzi o teorię umysłów, to jest naprawdę poważny problem, żeby udowodnić to, że to jest jakaś w miarę powszechna cecha. Tak jak powiedziałem, jeżeli to jest jeden osobnik, nawet jeżeli to jest geniusz i pewnie w przeszłości naszej ewolucyjnej zdarzali się pojedynczy geniusze, którzy niestety nie udaje mi się przekazać tej wiedzy, albo ona się nie rozprzestrzeniła w żaden sposób, albo nie przekazali swoich genów. No, skądinąd wiemy, że ludzie o wysokim współczynniku inteligencji mają mniej dzieci niż przeciętnie. Czyli można powiedzieć, że jest selekcja negatywna działająca na inteligencję. Ja jeszcze tylko dodam, jeżeli już używamy określeń proto coś, to tutaj powiedzieliśmy o tym, że jednym z takich wyznaczników tego, jak bardzo nasze umysły są zaawansowane, jest to, czy na przykład to, że my potrafimy wytwarzać narzędzia używając narzędzi, czyli mamy coś, co nazywamy technologią. Całkiem niedawno, niecały miesiąc temu w Nature opublikowano pracę na temat kruków, które obserwowano na Hawajach, które z kolei, które to wyniki odniesiono do już bardzo dobrze znanych danych, które zebrano na Nowej Kaledonii, gdzie też jest właśnie populacja kruków, które potrafią bardzo zaawansowane narzędzia wykorzystywać do wydobywania na przykład owadów z pni. No i to są ptaki, które używają narzędzi, to znaczy prostych, zagiętych patyków do tego, żeby z innych patyków albo sztywnych liści stworzyć bardziej zaawansowane i bardziej zagięte narzędzia, których następnie używają do zdobywania pokarmu. Więc nie było tak, że łuszczaki też tak robiły, zięby Darwina, że obcinały kolce, skracały je i tak dalej. I tak, tylko że one to robiły tak, że robiły to na surowym materiale, z którego otrzymywały narzędzie. Natomiast te kruki wytwarzają sobie narzędzie, za pomocą którego wytwarzają kolejne narzędzie, które czyli dopiero... Czyli ten następny Rubikon człowieczeństwa też dokładnie. Prototechnologia u kruków z Nowej Kaledonii. Ja chciałem jeszcze nawiązać do tego problemu pojedynczych danych. Mianowicie w psychologii porównawczej współczesnej tak naprawdę stosuje się tylko i wyłącznie małe grupy. W Instytucie Jerkesa
mieszka kilkanaście szympansów, w Instytucie w Inujami mieszka kilkanaście szympansów. Tak naprawdę nie sposób jest wziąć nowego, naiwnego szympansa, postawić, prawda, wziąć, nie wiem, znaleźć 1000 szympansów i tak dalej, i tak dalej. I właśnie psychologia porównawcza nie zajmuje się tym, żeby powiedzieć, co potrafi przeciętny szympans. To nie jest istotne. Szukamy tajemnicy umysłu, tak? Rozwiązania tajemnicy umysłu. W związku z tym tak naprawdę te czasami pojedyncze osobniki potrafiące coś zrobić są jakąś bardzo ważną wskazówką. My nigdy w tych badaniach nie osiągniemy dużych liczb, nawet z powodów po prostu z jednej strony olbrzymich nakładów pieniężnych, żeby w ogóle utrzymać w porządnych habitatach te zwierzęta w porządnym takim dobrostanie, jak również po prostu z przyczyn etycznych w ogóle, tak? No nie łapie się zwierząt w naturalnym środowisku, można je tylko i wyłącznie obserwować. Obserwacje dają bardzo dużo danych, ale nigdy nie zastąpią pewnych elementów, czy quasi-eksperymentów, czy eksperymentów, które mogą właśnie odpowiedzieć na te pytania. Więc te badania zawsze będą trudne i zawsze będą przeciwnicy, którzy powiedzą, no dobrze, no ale tam mieszka 12 szympansów, prawda? I te 12 szympansów pracuje. Ale nie szkodzi, nie szkodzi. Być może to są wybitne szympansy, tak, na tle przeciętnych szympansów. Ale to już tuzin, prawda? Ale coś potrafią, jakby to jest istotne, prawda, że one same z siebie wykonują jakieś zadanie. I to jest jakby istotna informacja. To jest jeszcze jeden kontrargument całkiem ewolucyjny. Znaczy, to dlaczego w takim razie, bo wiemy, że to jest umiejętność umysłu niesamowicie pomagająca, niesamowicie adaptatywna i u ludzi powszechna. Czyli był mechanizm selekcji, który spowodował, że ona się rozprzestrzeniła, czy rozpowszechniła w naszej linii ewolucyjnej. To dlaczego ta cecha, skoro jest tak świetna u ludzi, nie rozprzestrzeniła się i nie ma jej, nie jest powszechna u szympansów? Czyli nie ma żadnego czynnika selekcyjnego, naturalnego czynnika, który spowodowałby, nawet jeżeli on ma taką umiejętność, dzisiaj jeden zbadany, czy dwa, na ileś tam, nie było w ewolucji żadnego czynnika, który by powodował, że ta umiejętność ich umysłu była adaptatywna, wystarczająco silnie, czyli miała wystarczająco osobniki o takiej umiejętności, miała wystarczającą przewagę nad innymi, żeby rozpropagować swoje geny intensywnie. Więc to jest ciekawe pytanie, dlaczego akurat u człowieka ta cecha jest tak powszechna, czyli musiała być prawdopodobnie skombinowana z jakimiś innymi ważnymi cechami, które są przynależne Homo sapiens, albo naszym przodkom już, bo trudno powiedzieć, kiedy niektóre cechy ewoluowały, może u Homo erectus, czy Homo heidelbergensis, bo one, ten mechanizm musiał działać i musiał być powszechny. Na przykład, to pan Szymon świetnie wie, u sikorek, jak badano to, czy inteligentniejsze sikorki, które potrafiły pokonać jakąś przeszkodę sprytną, która blokowała im dostęp do gniazda, to okazywało się, że miały więcej, lęk ich był większy, miały więcej jaj, więcej piskląt niż te, które były mniej inteligentne. Czyli jest jakaś selekcja, ale okazuje się, że nie wszystkie sikorki muszą być inne, bo okazało się, że jeżeli są jakieś niebezpieczne warunki środowiskowe, to takie sikorki są bardziej inteligentne, szybciej porzucają swoje gniazdo, czyli generalnie jest jakiś trade-off, prawda? I tak samo pewnie było u człowieka. Nie wiem, jak to u szympansa, skoro to są pojedyncze przypadki. Znaczy, psychologia ewolucyjna zwraca uwagę, że nasz umysł poszedł w takim, a nie innym kierunku, dlatego że my wytworzyliśmy największe grupy społeczne, tak? I zaczęliśmy potrzebować mechanizmów, które pozwoliłyby w tych dużych grupach społecznych funkcjonować. Rzeczywiście wszystkie inne naczelne, nasi najbliżsi krewni, nie tworzą tak dużych grup społecznych jak ludzie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, my trochę źle myślimy o umyśle w kategoriach takich, że ludzki umysł ma najwięcej funkcji. Ewolucja czasami idzie w innym kierunku. Chciałbym tutaj wspomnieć o teorii Matsuzawy, teorii wymiany ewolucyjnej. I jeżeli pan Łukasz może puścić film z Ayumu, no to jest dobra ilustracja. To znaczy Matsuzawa twierdzi, że jakby umysł jest, nie może rosnąć w nieskończoność, więc coś zyskujemy, coś tracimy. Pomyślmy o tym tak, czy jesteśmy gatunkiem, który ma najlepszy wzrok? Nie.
Czy jesteśmy gatunkiem, który ma najlepszy słuch? Nie. Czy jesteśmy gatunkiem, który ma najlepszy węch? Nie. Właśnie węchomózgowie nasze w ogóle poszło jakby w zupełnie innym kierunku niż u reszty ssaków, prawda? My mamy fatalny węch w gruncie rzeczy, można powiedzieć. No. Ale nie jesteśmy mikrosmatycznym organizmem, jak to podejrzewano jeszcze w latach 60. No, mimo wszystko... Firmy, które produkują zapach, nie zarabiałyby bilionów. Mimo wszystko, no, jeżeli my mamy 40 milionów receptorów, a pies ma 2 miliardy, chyba, o ile dobrze pamiętam, no to po prostu porównanie w ogóle skali jest... Znaczy, dla nas jest to po prostu niewyobrażalna różnica, tak? I teraz Matsuzawa mówi coś takiego. W niektórych umysłach jest coś, czego nie ma w naszych. Niektóre zdolności właśnie jakby wykraczają poza nasze i to jest ta ilustracja tutaj z tyłu na tym filmie. Wyjaśnijmy może, co tu się dzieje, bo nie wiem, czy ten filmik będzie bez komentarza całkowicie dobrze zrozumiały. Czyli szympans widzi na ekranie przez ułamek sekundy cyfry, które później zostają zamaskowane i on musi w kolejności albo rosnącej, albo malejącej wskazać miejsca, w których konkretne liczby się pojawiały. No i on to robi bez problemu dla właśnie 9 czy 10 liczb. I on to robi nawet bez problemu wówczas, gdy, nie wiem czy na tym filmie to akurat jest, ale gdy pojawi się jakiś dystraktor typu, nie wiem, naukowiec podejdzie do szympansa i przez pół minuty, po tym jak liczby zostały już zamaskowane, na pół minuty go odciągnie jakby jego wzrok od ekranu, szympans mimo wszystko dalej bez problemu będzie w stanie sobie poradzić z tym czyli szympans właśnie tutaj, prawda, na przykład posiada pamięć obrazu percepcyjną, że 300 milisekund mu wystarczy, żeby zobaczyć, gdzie która cyfra się znajduje, a następnie w rosnącym porządku po prostu je wygasić, chociaż one są zamaskowane. Żaden człowiek tego nie potrafi, tak? A jakie jest tłumaczenie Matsuzawy? Ano właśnie takie, że my mamy strasznie silnie sprzęgnięte te zdolności numeryczne z językiem. My natychmiast widzimy 1, 2, 3, 4 i w związku z tym tak naprawdę język jest interferencją. Język nam przeszkadza w tym, żeby jednym rzutem oka zapamiętać ten układ, podczas gdy dla małp, które się wyuczyły tych symboli, ale niewerbalnie. Dla nich są to tylko znaki graficzne, tak? One po prostu dalej mogą właśnie mieć taką percepcję holistyczną, że w zasadzie rzut oka na ekran 300 milisekund wystarczy, tak? Dla nas zadanie nie do wykonania. Jak osoby głuchoniemy sobie radzą z takim zadaniem, głuchoniemy od urodzenia? Nie wiem, czy były takie badania. To trzeba by pewnie zobaczyć w literaturze, nie mam pojęcia. Ja tylko dodam, że to ten problem tego, czy albo dlaczego akurat w naszej linii ewolucyjnej powstał tak bardzo zaawansowany umysł i mózg, to jest problem, oczywiście pewnie nigdy nie znajdziemy na to odpowiedzi takiej ostatecznej, ale może to zabrzmieć brutalnie, to tak naprawdę mógł być czysty przypadek, który sprawił, że my, manipulując de facto naszym środowiskiem, i to jest znowu ten termin, który się powtarza, środowisko jako ten decydujący czynnik, manipulując naszym środowiskiem przez to, że stworzyliśmy sobie środowisko socjalne, przez to, że na przykład w pewnym momencie trochę przez przypadek zaczęliśmy obrabiać termicznie pokarm, który też bardzo silnie przyspieszył rozwój naszego mózgu, to wszystko sprawiło, że nagle ta zmienność, która obecna była we wszystkich siostrzanych liniach ewolucyjnych w stosunku do tej naszej, nagle znalazła zupełnie nowe i znacznie lepsze warunki do tego, żeby napędzać ewolucję tego umysłu. W pewnym momencie to już był taki proces, który sam się napędzał, ponieważ wytwarzaliśmy coraz bardziej drastyczne wyzwania dla naszego umysłu, które on coraz lepiej realizował. Ten przypadek to początek może faktycznie być taki. Początek, dokładnie. Natomiast cała reszta musi być poddana procesom selekcji, bo oczywiście. Koszt oczywiście naszego mózgu jest ogromny, jak wiemy. Tak. I to, że mamy trzy razy większy mózg od szympansa, a niewiele jesteśmy od nich większe, już nie mówię o tych wszystkich zależnościach alometrycznych, ewidentnie mamy największy współczynnik encefalizacji na tej planecie. Może delfiny niektóre mają też powyżej 4, ale generalnie my mamy największy, więc ponieważ narząd jest bardzo kosztowny. My też wiemy, kiedy pojawiły się takie rzeczy ewolucyjne, jak obróbka termiczna, na przykład różnych bulw, różnych produktów, które nie były zjadane w formie surowej i już wtedy mózg był stosunkowo duży. Czyli to wiadomo, że można teoretycznie dopasować wiedzę paleoantropologiczną, wiedzę taką paleoarcheologiczną z tym, jaki był postęp wzrostu mózgowia i przypisać niektóre elementy. Natomiast wszystko wskazuje na to,
że to radzenie sobie z warunkami ekologicznymi, nawet jak najbardziej trudnymi, jest chyba niewystarczającym czynnikiem stymulującym tego typu ewolucję umiejętności umysłowych. To, co pan profesor powiedział tutaj, te społeczne kwestie, no to jest ta hipoteza społecznego mózgu chociażby, czy makiawelicznego mózgu, która wydaje się bardzo istotna i wydaje się, że my mamy taką możliwość, tak jak inne zwierzęta też mają takie możliwości, tylko tam bardziej makiaweliczne, to znaczy trzeba wykorzystać inne zwierzę. My mamy bardziej nastawione, znaczy bardziej, różni ludzie w różnym stopniu, ale w sensie gatunkowym, w dużym stopniu one są prospołeczne i kooperacyjne, czyli jesteśmy w stanie użyć tych umiejętności społecznego mózgu do tego, żeby kooperować. I to jest jakby bardzo ważna kwestia. A oczywiście nie odbieram nic temu, że na przykład wynalezienie ognia zasadniczo poszerzyło nasze menu, zasadniczo wydłużyło dzień, możliwości interakcji między osobnikami itd., itd. Ale ten element społeczny jest jakby fundamentalny, bardziej niż ekologiczny. Dokładnie, znaczy no to jest dokładnie to, co powiedziałem, czyli ja to powiedziałem tylko inaczej, czyli my stworzyliśmy sobie zupełnie inny rodzaj środowiska, w którym nasze geny i nasze możliwości fizjologiczne mogły znaleźć zupełnie nowe jakby ujście. Tak to można... Tylko żeby już trochę zamknąć jakby temat teorii umysłu, która tutaj ciągle w tle się przewijała, tej części naszej rozmowy, bo z tego, co ja wyczytałem, niedawno była publikacja na temat tego eksperymentu, o którym profesor Trojan mówił, przez zespół Michaela Tomasella, Josepha Kaya, zrobiono eksperyment i on wykazał właściwie, że to nie tylko szympansy wykazują, zdają test fałszywych przekonań, ale i inne człowiekowate. Tak, ale na przykład zespół Povinello i wielu innych bardzo krytykuje i podważają kilka różnych kwestii, że jest na przykład, Lourdes zdaje się, taka praca jest, jak można zrobić eksperyment, żeby się przekonać, czy one faktycznie czytają w umysłach innych i wierzą i rozumieją, że ktoś ma błędne przekonanie, czy też używają różnych wskazówek natury behawioralnej, które pokazują, że ktoś może mieć no, coś innego widzieć albo i tak dalej. Tam są jakieś takie eksperymenty z wiaderkami, gdzie jemu się wydaje, że ono jest przezroczyste to dno, że oba są przezroczyste, jedno nie jest przezroczyste i okazuje się, że na przykład w tego typu eksperymencie to nie wychodzi. Z kolei ci obrońcy tego, że one potrafią czytać umysł innych, mówią, że no tak, ale to w ogóle nie jest ekologiczne. No gdzie małpa, jakiś tam coś transparentne, przezroczyste, nieprzezroczyste, jakieś takie rzeczy, więc to trzeba by to zrobić w takich walentnych, takich no odpowiadających warunkom ekologicznym sytuacjom. Ja tu się najbardziej zgadzam. My czasami przesadzamy z tym, żeby odnaleźć odpowiedniki naszego sposobu myślenia, czy sposobu reagowania, czy funkcjonowania umysłu innych zwierząt. Nawet z inteligencją. Dzisiaj mówi się, że inteligencję powinno się najbardziej traktować jako formę inteligencji ekologicznej. To znaczy, jeżeli ktoś był w odpowiednich warunkach, ewoluował, to ma taki umysł i takie adaptacje tego umysłu, które mu pozwalają na świetne radzenie sobie w jego warunkach, a nie w takich warunkach akurat, jak był człowiek przez długi okres czasu. I to jest dosyć istotne. Czyli innymi słowy, udowadniając nawet, że jakiś gatunek inny nie ma jakiejś funkcji umysłu, która występuje u człowieka, wcale nie możemy go dyskredytować pod względem możliwości dostosowania warunków ekologicznych, bo one są lepsze. Taki rekin ile set milionów lat funkcjonuje, a my jesteśmy dopiero świeżyzną na tym świecie. Jasne. Mam jeszcze kilka filmików, więc żeby nie zabrakło czasu, jakiś z nich puszczę. Będzie to konkretny, nie jakiś. Mianowicie padło tutaj imię gorylicy Coco. To też swoją drogą jest ciekawe, że od jakiegoś czasu zwierzętom, tym, które są takimi gwiazdami, tak, nauki, nadaje się imiona. Wcześniej była mowa o tej Imo, tak, czyli samicy makaka japońskiego, która myła bataty. Teraz mamy gorylicę Coco. No to zobaczmy sobie. Coś się tu porobiło. Samic Coco nie podoba się nasza dyskusja, odmówiła. Tak, ale myślę, że damy sobie kolejną szansę. Tak, mamy Coco. Tak. Podobno Coco sama poprosiła o tego kotka. Coco jest gorylicą, która była uczona języka migowego, sama mu wybrała imię, sama się nim opiekowała. No, kot jak to kot, niestety pewnego dnia zginął pod kołami samochodu. Coco się o tym dowiedziała od swojej opiekunki, Patty Patterson, i zobaczmy, jak zareagowała.
tak, tego nie widać, ale są podpisane te jej znaki, więc komunikuje smutny nastrój na... I została też nagrana jej reakcja po tym, już, jak już wszyscy sobie poszli, usiadła w kącie. Nie wiem, czy słychać te dźwięki, no ale to ewidentnie tutaj jakaś rozpacz no, była wyrażana przez gorylicę na wieść o tym, że jej kotek został przyjechany. No i co? I czy to jest dowód na to, że zwierzęta mają świadomość śmierci? Nie wiem, albo... Znaczy, albo co to mówi o emocjonalności w ogóle zwierząt? Ja myślę, że to nie tylko u goryla tego typu. Znaczy to akurat było zrobione w zamkniętym pomieszczeniu, znaczy w zamkniętym u gorylicy, która była cały czas w zasadzie od początku przez urodzenia, ale generalnie my znamy takie przejawy smutku po śmierci u słoni i u szympansów i jeszcze u innych zwierząt, nawet u krokowatych. Więc to nie jest nic takiego specjalnego, czyli ta świadomość odejścia czy to, że no śmierci można powiedzieć. Natomiast inna cecha, o której może mniej żeśmy mówili, a może o której powinniśmy mówić, to jest to, o czym pan krótko wspomniał, samoświadomość. Znaczy nie świadomość śmierci, tylko samoświadomość. Jak państwo wiecie, były takie eksperymenty z lustrem i one na początku to tak średnio wychodziły. Na początku niewiele gatunków przechodziło ten test. W tej chwili już mamy trochę, bo i szympans, i orangutan, i ptaki niektóre, i delfiny. No ale znowu pytanie jest, czy test lustra dowodzi samoświadomości, czy tylko li możliwości rozpoznania siebie w takim obiekcie jak lustro? To jest też poważny problem. Czy to jest wystarczający silny test, żeby udowodnić samoświadomość? Znaczy to oczywiście nie jest idealny test, dlatego że on jest przeznaczony w ogóle dla wąskiej grupy zwierząt używających wzroku w szczególny sposób. Najlepszym dowodem jest to, że goryle nie zdają tego testu. Goryle, kiedy zobaczą goryla w lustrze, który na nich patrzy, spuszczają wzrok od razu. Ponieważ wpatrywanie się jest zgrożeniem, więc po prostu na wszelki wypadek ja po prostu nie patrzę na niego i już. Więc to jest jeden z przykładów tego problemu, o którym już mówiłem, że jakby potrzeba umiejętnie zadać pytanie, bo w zasadzie w 2012 roku, prawda, w Cambridge podpisano deklarację, która głosi, w zasadzie wiele osób, wielu badaczy ją podpisało, że w zasadzie wszystkie ssaki i ptaki to na pewno mają samoświadomość, a tam płazy, gady to już różnie, ale w każdym razie ptaki i ssaki to praktycznie na pewno. Na bazie oczywiście współczesnych doniesień naukowych, ale na tym polega problem, że badanie samoświadomości, czy badanie nawet świadomości percepcyjnej, czyli świadomości tego, że wiem, co się dzieje dookoła mnie, zdaję sobie z tego sprawę, co się dzieje w środowisku. Niekoniecznie, że ja to ja, ale wiem, co tu się dzieje dookoła. Jest po prostu bardzo trudne. I rzeczywiście to jest tak, że łatwo było zastosować duże zwierciadła i jeździć po różnych habitatach, stawiać to różnym zwierzętom i patrzeć, co się dzieje, czy one tam dotykają tego testu, tego znaku, prawda, który tam ukradkiem był na nich stawiany, czy nie. Ale rozumiemy na przykład, że pies, który absolutnie patrzy w to lustro i prosi osobnika z lustra najczęściej do zabawy, go zaprasza albo próbuje go tam odstraszyć, no różne są reakcje, to niezdanie tego testu nie jest jakby dowodem na to rzeczywiście, że ten pies nie posiada samoświadomości. Po prostu tak naprawdę ten pies z lustra jest dziwny, on na przykład zupełnie nie pachnie. Tak? Ale formalnie rzecz biorąc ani zdanie, ani niezdanie tego nie dowodzi. No tak, na tym polega problem. Tak naprawdę im bardziej schodzimy w dół tej hierarchii taksonomicznej, tym więcej mamy z tym problemów, no bo jeżeli pokażemy większości ptaków odbicie w lustrze, to tak naprawdę ptaki mają bardzo silną, znaczy mają bardzo dobrze rozwinięty zmysł wzroku, ale najczęściej wykorzystują go nie tyle do tego, żeby, nie wiem, odszukiwać w innych osobnikach no, czegoś, co moglibyśmy nazwać emocjami, tylko do tego, żeby na przykład oceniać go w kontekście tego, jakie zagrożenie on wstawia w przypadku na przykład potencjalnej walki o samicę. A jeszcze więcej problemów mamy tutaj, było powiedziane, że nie zgodzono się na to, że
samą świadomość mają płazy. No ale w przypadku płazów, u których na przykład ta przestrzeń zmysłowa związana wzrokiem jest praktycznie nieistniejąca, a z kolei niesamowicie rozwinięty jest zmysł słuchu, to tak naprawdę aż trudno sobie wyobrazić, jak musiałby być zaprojektowany ten test samoświadomości, żeby on w ogóle miał sens w przypadku takich organizmów. Więc tutaj znowu wpadamy w pułapkę antropomorfizowania znaczy, tam, i używania... Tam nikt nie powiedział, tak, że płazy nie mają, tylko że nie wiadomo, że, nie wiadomo, tak, że ssaki i ptaki to tam na bazie różnych neurobiologicznych badań, prawda, pracy neuronów i tak dalej, pewnych analogii, że tak, że w zasadzie tak, ci ludzie podpisują się po tym, że absolutnie wierzą, że tak, natomiast to dalej to nie wiadomo. No ale rozumiemy też, że właśnie gdzieś ta samoświadomość musiała się pojawić, że właśnie no, nie spadła nagle dopiero w sytuacji, kiedy, nie wiem, powstał nasz gatunek, czy jakby w najbliższej przeszłości ewolucyjnej, że to musi być dłuższa historia. Ba, nawet są tacy odważni, którzy mówią, że samoświadomość jest pierwotną funkcją umysłu i że ona była pierwsza, że na początku była, tylko że samoświadomość na początku jest strasznie banalnie prosta, tak? Trudna do zrozumienia, bo przecież jak my myślimy o sobie, to myślimy w bardzo skomplikowanym kontekście, bo możemy myśleć o sobie jako dziecku, o sobie w przyszłości, tak? Ja już mogę sobie wyobrazić się jako starca i tak dalej, czyli no to jest dużo coś bardziej innego, ale no z tym należałoby uważać, tak? To ta teza jest bardzo odważna, że samoświadomość jest funkcją pierwotną umysłu. Ja tak sobie myślę, nie poruszaliśmy takiej kwestii jak forma komunikacji bardzo złożona. No to jest niewątpliwie język, to jest coś, czego no, nawet jeżeli są różne złożone formy komunikacji, nie wiem, czy echolokacji, czy takie, że mogą się porozumiewać, to bogactwo, cała ta leksyka możliwości są tak u człowieka ogromne, że możliwe, że to był ten czynnik, ten pierwotny czynnik, który uruchomił całą kaskadę kwestii, który uruchomił to, że nagle jak ty to ty, ja to ja i ty to samo myślisz co ja, a ty myślisz co innego niż ja, w momencie kiedy zaczęli sobie przekazywać tego informację, albo informacji o snach, że nagle zaczęli rozumieć, przekazując, no bo trudno sobie, żeby zwierzęta rozmawiały o snach, mimo że śnią, prawda? Więc na przykład w tego typu sytuacjach dochodzi do takiej eksplozji możliwości ludzkiego umysłu i zrozumienia tego, że faktycznie ktoś, jemu się to samo śniło co mi albo coś innego, czyli, ale bez języka formalnie, bez możliwości operowania na skali czasu do przodu, do tyłu i tak dalej, przekazywania sobie tego, co się dzieje w naszym umyśle, a nie tego, nie tylko pokazywania, co ja robię, poprzez zachowanie, poprzez efektory całego organizmu, to mógł być ten czynnik kluczowy. Czyli formalnie rzecz biorąc, trzeba by się skoncentrować pewnie najbardziej na języku, który mógł być tym takim, no, nie wiadomo kiedy się pojawił. No, uważa się, że najpewniej już Neandertale, prawdopodobnie Homo erectus już były, no, pewnie nie tak rozwinięty jak u nas, ale ten język już musiał istnieć. Tak, ja myślę, że to jest istotna kwestia, zwłaszcza, że istnieje taka różnica w zachowaniu bardzo istotna, jeśli chodzi o wszystkie zwierzęta społeczne w porównaniu z człowiekiem. Mianowicie wszystkie zwierzęta społeczne uczą się poprzez modelowanie, czyli uczą się od innych, ale tylko człowiek rzeczywiście ma nauczycieli. Znaczy w przypadku innych zwierząt są to uczniowie, którzy podpatrują zachowania innych osobników, które po prostu robią swoje. Im nie przeszkadza, że ktoś ich obserwuje, ale nie ma takiego zachowania, które by polegało na tym, że ja mam intencję nauczenia kogoś czegoś, że na przykład pokażę coś w zwolnionym tempie, że właśnie spróbuję się tak skomunikować, żeby wyjaśnić, że ta czynność jest źle robiona. Nikt nigdy nie zaobserwował czegoś takiego w naturalnym środowisku i nikt nigdy nie zaobserwował takiego zachowania w żadnym laboratorium. No i z tym laboratorium to chyba nie jest tak do końca. W laboratorium Rogera Foota, czyli człowieka, który uczył małpy języka migowego, szympansica Wei Shu, którą on wychowywał właściwie prawie od dziecka, ona po jakimś czasie zaczęła uczyć swojego adoptowanego syna składania rąk właśnie w różne znaki języka migowego. Nie wiem, jak to było rozwinięte, ale... właśnie problem polega na tym, że ona próbowała, ale nigdy nie było to skuteczne.
No natrafiła na mało inteligentnego drugiego osobnika. No tak się może zdarzyć. Ale to nie był jej syn, więc... Miała samica pecha. Miała pecha, ale w warunkach naturalnych oczywiście tego nie pokazano, bo to jest ważne. Jeżeli na przykład młody szympans, szympansica uczy się, jak łowić termity, no to ona to robi metodą prób i błędów i właśnie obserwując. I to kilka lat trwa. Nigdy nie było takiego przypadku. Ja przecież nie słyszałem, żeby matka samica, która to robi i jest już perfekcjonalistą w takich rzeczy, bo Nishida przecież próbował to robić przez parę tygodni, mu się nie udawało. To jest tak skomplikowany proces, trzeba się naprawdę tej technologii pozyskiwania termitów nauczyć i nigdy nie było tak, że ona patrzy nagle, to młode coś tam próbuje, mówi nie, to tak, znaczy nie mówi nie, ale bierze jej rączkę na przykład i mówi tą rączkę musisz tak włożyć, więc to jest następny element, ale możliwe, że on też pojawił się wraz z językiem. Trudno powiedzieć, chociaż może wcześniej, bo nie chcę cofać tutaj powstanie języka aż do, nie wiem, 2,5 milionów lat, no bo wtedy te narzędzia, przecież kiedy narzędzia zaczęto robić pierwsze, to też trudno sobie wyobrazić, że obróbka narzędzi, zrobienie takiego pięściaka może nastąpić bez nauczenia się, bez instruktażu, bo można podglądać, ale to jest naprawdę skomplikowany proces. Ja tylko dodam, że znane są przypadki na przykład u surykatek, sytuacji, w których matki uczą swoje dzieci, jako nauczycielki de facto występują, na przykład radzenia sobie z bardzo toksycznymi rodzajami pokarmu, takimi jak na przykład jadowite skorpiony. Znaczy uczą je etap po etapie radzić sobie ze skorpionem, najpierw dając im skorpiony obezwładnione, później troszkę mniej obezwładnione, aż w końcu młode są w stanie zjadać pełni jadowite pajęczaki. Ale faktem jest, że nie ma tutaj w takiej sytuacji żadnego werbalnego albo przypominającego język przekazu, tylko jest to po prostu demonstracja. Więc no faktem jest, że... Nie ma żadnego wzmocnienia. Tak. Dobrze to zrobiłeś, źle to zrobiłeś, prawda, i tak dalej. Dokładnie, więc tutaj taka kombinacja język i uczenie to faktycznie występuje chyba tylko... A skoro o języku mówimy, to zobaczmy sobie kolejny film z największym poliglotą wśród zwierząt różnych od człowieka, Kamzin. Małpy mają lepszy wzrok niż ludzie, więc nie byłem w stanie znaleźć tego. Właśnie, mamy Kamziego, tego dorodnego bonobo. Mamy jego opiekunkę, która zadaje mu polecenia w języku angielskim. Przed nim leży różny zestaw narzędzi. Polecenia mają postać typu wykonaj czynność A z przedmiotem B w miejscu C. Jak Kamzi radzi sobie z takimi usłyszanymi w języku angielskim poleceniami? Właśnie, więc widzimy, że Kamzi radzi sobie z takimi zadaniami, tam dalej na tym filmiku, ale już może nie traćmy czasu. Kamzi wynosi coś na zewnątrz, więc zna również takie dość abstrakcyjne, powiedzmy, językowe symbole. No właśnie, czyli małpy są w stanie oczywiście nauczyć się językowej komunikacji. Są w stanie, ale zwróć uwagę, że mamy tutaj międzygatunkową interakcję. To człowiek je uczy, człowiek trenuje je i tak dalej. Ale nie mają tej właściwości tak autonomicznie, że tak powiem. Jeżeli Państwo na przykład słyszeliście o tak zwanych feral children, czyli dzieci wychowane przez zwierzęta, one też wielu rzeczy nie nabywają tak jak dzieci wychowane przez ludzi. Czyli jest ten element wzmocnienia społecznego i treningu, który jest bardzo ważny, okazuje się, przy wykształceniu prawidłowym różnych, niektórych przynajmniej funkcji umysłu. Natomiast jeżeli patrzymy na takie rzeczy, to znowu trudno wyciągać taki wniosek, że oto proszę bardzo, nie różnimy się od szympansa. Ale ten szympans nigdy by takich rzeczy nie zrobił i żaden szympans by takich rzeczy nie zrobił, bo nie mają precyzyjnej komunikacji. Czyli generalnie to jest coś tak jak, nie chcę powiedzieć jak wytrenowany pies, który naprawdę dobrze wykonuje różne rzeczy i rozumie człowieka. Więc czy na podstawie tego typu interakcji międzygatunkowej, gdzie jest ten wpływ taki ogromny, szczególnie we wczesnych etapach ontogenezy, czyli u młodych osobników, czy my możemy wnioskować, że oto mają potencjał,
można powiedzieć, ale nierealizowalny w naturze kompletnie. No z jednej strony tak, ale trzeba pamiętać, że chodzi o pewne umiejętności umysłowe, czyli że zwierzęta tworzą na przykład reprezentację obiektów w swoich głowach w oparciu o dźwięki usłyszane od człowieka. Przecież w podręcznikach do lat 60., 70., jak się szkoliło psy, było zawsze napisane, że komendy mają być krótkie, bo pies się uczy zupełnie poprzez pawłowskie warunkowanie, prawda, że słowo spacer to on absolutnie nie rozumie, co oznacza, ale po prostu te dźwięki, jak dzwonek, jak światło, po prostu sygnalizują coś, co się za chwilę stanie, więc on się na to jest w stanie uwarunkować. I później nagle, prawda, badania czy obserwacje Kamiński i ludzi z Maxa Plancka Instytutu pokazują, że uczą się psy zupełnie jak małe dzieci rozumieć ludzi poprzez proces szybkiego mapowania, czyli jeżeli znam słowo A i znam desygnat słowa A, słyszę piłka i wiem, że to jest piłka. Znam słowo B i rozumiem i wiem, jaki jest desygnat tego słowa. Słyszę kość i widzę kość. I słyszę nowe słowo, i to jest dinozaur, i widzę nową rzecz między piłką i kością, co wiem, że w takim razie to jest dinozaur. Nam sobie trudno to wyobrazić, że to tak szybko może taki proces uczenia pójść, ale rzeczywiście w pewnym momencie badacze, którzy się kłócili, czy pies to rozumie zupełnie jak człowiek, bo dziecko rozumie, że jest czasownik, że jest rzeczownik, na przykład przynieś piłkę, a pies może po prostu słyszy przynieś piłkę i to jest tak naprawdę jeden zwitek czynności, o rzeczy, prawda, więc rozumie to inaczej, więc badacze, żeby rozstrzygnąć ten problem, po prostu zakupili psa, suczkę Chaser, którą uczyli 3 lata przez 5 godzin dziennie, codziennie jednego słowa i ona w tym takim już eksperymencie końcowym miała 1038 obiektów. 800 postaci zwierzęcych rozróżniała, 116 typów piłek, 26 typów frisbee i rozumiała czasowniki, czyli było tak przynieś, podaj, połóż łapę na tym i dotknij nosem daną rzecz. I można było sprosić ludzi na salę dowolnie spotkanych, którzy wylosowywali czynności, zwracali się do tego psa. Jego pomyłki z tych 1038% w takiej sytuacji już nie eksperymentalnej, tylko jak na auli była testowana wśród 100 osób na sali, wynosiły na poziomie 4%. Tak? Więc to jakby pokazuje, że my mamy błędne myślenie, prawda, że nam się wydawało, pies nie jest w stanie tworzyć mentalnych reprezentacji obiektów w głowie. Nieprawda. Ma te obiekty i pewnie ma też reprezentacje węchowe, tak? Tylko że my po prostu do tej pory odmawialiśmy mu tego. No cóż, nasze zdolności umysłowe nie wyskoczyły jak królik z kapelusza. One są elementem procesu ewolucyjnego i musiało być wiele już możliwości. I nikt nie odmawia tego zwierzętom, w szczególności ssakom i ptakom, powiedzmy sobie, takich możliwości uczenia się, zapamiętywania, kategoryzacji i tak dalej. Ale jeżeli mamy mówić o różnicach, to zastanówmy się, z reguły tak mówiono o szympansach, że one dochodzą, jeżeli chodzi o zdolności kognitywne, do etapu powiedzmy 3-letniego dziecka. I tutaj ten pies dokładnie, dziecko spokojnie by 2-letnie czy 3-letnie mogło opanowywać te słowa. Też tak się dzieci uczą języka, prawda? Znaczy nie mówię, że dokładnie tą samą metodą, ale się uczą. W związku z tym ja bym powiedział tak, zostawmy sobie te kwestie, które jest w stanie posiąść w sposób niejako naturalny ludzkie dziecko w pierwszych, niech będzie 3 latach życia. Potem następuje jakiś dziwny skok. To ta teoria umysłu jakby wyznacza najczęściej granice, przynajmniej według psychologów oczywiście, który już naprawdę niewiele zwierząt, jeżeli są w stanie przejść. Czyli ja bym już, bo tych przykładów możemy wiele dawać, zostawił to, co dziecko potrafi zrobić w pierwszych 3 latach życia. Zastanówmy się, dlaczego nie mają tych umiejętności, które zwiążą się już z dzieckiem, które ma 7-8 lat. Ja strasznie nie lubię tego porównania, że jakieś zwierzęta mają funkcję na przykład 3-letniego dziecka, dlatego że no właśnie umysły innych zwierząt są inne. Czyli dorosły szympans nie może mieć umysłu 3-letniego dziecka. 3-letni homo sapiens ma umysł 3-letniego homo sapiens, 7-latek 7-letniego homo sapiens, dorosły
dorosły umysł, tak? Natomiast te porównania z młodszymi dziećmi kontra inne gatunki są w jakiś sposób nieuprawnione. To znaczy rzeczywiście jest tak, że te umysły są odmienne, reprezentacje w głowach są odmienne, bo pomyślmy o tym sobie w ten sposób. Mnóstwo reprezentacji w naszej głowie ma charakter werbalny, prawda? W takim razie u innych gatunków to jest niemożliwe, ale jeżeli one mają te reprezentacje, a mają, to one są skonstruowane po prostu inaczej, w oparciu o inne doznania zmysłowe i jakby w oparciu o inne konstrukcje. Więc zresztą występują różnice anatomiczne także, prawda? Bo na przykład mózg szympansa jest bardzo podobny do człowieka, ale tam nie ma pęczka łukowatego łączącego pewne obszary na przykład ośrodków mowy. Ale jednak wszystkie te gatunki, prawda, aktywizują lewą półkulę. Jak się wsadzi psa do fMRI-a, co nie jest łatwe, bo po prostu to widziałem kilka tylko takich wytrenowanych psów, które leżały jak sfinksy, nic im nie zakładano, nie było żadnych prawda, środków farmaceutycznych, żadnych usztywniaczy. One były wytrenowane, że przez 15 minut mają być w jednej pozycji i się nie ruszyć. Długo to trwało, ale kiedy się widziało, jak pracuje mózg psa w fMRI-u, widziało się dokładnie ten efekt. Słyszy szczekanie, aktywizują się obszary, prawda, w lewej półkuli, analogiczne mniej więcej obszary, jak w przypadku ludzkiego mózgu. Ja, nie, to wszystko w porządku, ale to jest tylko mechanika. Mechanika tego, co się dzieje w umyśle. My nie mówimy o tym, że to jest dokładnie taki sam proces się odbywa. Ja przynajmniej nie mówię o tym, że to dokładnie taki sam proces odbywa się u psa, który się uczy języka u dziecka, czy u szympansa, czy on... To jest inna kwestia. To jest inna kwestia. Natomiast chodzi o to, że no, samo to, że my robimy ten test i uczymy go słów, a nie uczymy go rozpoznawać miliona zapachów na przykład, w jaki sposób i chcemy zrobić to szybciej, to pokazuje, że my też, że tak powiem, antropomorfizujemy sposób testowania, o czym już była tutaj mowa. W związku z tym ja nie mówię o mechanice tego, co się dzieje w umyśle, tylko mówię o tym, że robi się różne testy, które są nakierowane na to, żeby ustalić, jakie są zdolności poznawcze danego zwierzęcia, jak on je przetwarza w umyśle. To jest, tak jak mówię, mechanika. Ale robi się te testy, okazuje się, że te wszystkie testy, które robiono na tych zwierzętach, mogą wykonywać nawet przy pomocy różnych operacji neuronalnych, również dzieci. Prawda? O to chodzi. Tylko to miałem na myśli. I tak jak mówiłem o szympansach, że mówi się, że w porządku te testy, robimy te testy i faktycznie one wychodzą i u szympansa, i u psa, i u dziecka dwuletnie mogą to zrobić. Czyli to jest okej. Okay. Natomiast są niektóre zadania, które już przekraczają ich możliwości, bo nie wiemy, co tam się w mózgu dzieje oczywiście, jaka jest mechanika, ale przekraczają ich możliwości i nie są w stanie już konkurować z człowiekiem, jeżeli chodzi o te zadania, starszym człowiekiem niż 3-4-letnie dziecko. Panowie, ponieważ chciałbym jeszcze dać publiczności szansę zadawania pytań, może teraz spróbujmy, wiem, że to nie będzie łatwe, ale spróbujmy krótko podsumować te nasze największe różnice pomiędzy mózgami ludźmi a zwierząt, bo mimo, że pokazaliśmy, że te różnice nie są aż tak wielkie, jak kiedyś się uczonym i innym ludziom wydawało, to jednak one istnieją, bo to my trzymamy zwierzęta w zagrodach zoologicznych, nie one trzymają nas. Może na szczęście, może nie. No ale te różnice jednak właśnie występują. Na czym one krótko polegają? No, wspomniany tutaj był język i to, jak bardzo jest on skomplikowany, chociaż ostatnie badania coraz bardziej pokazują, że organizmy, znaczy zwierzęta, po których tego byśmy się nigdy nie spodziewali, potrafią używać komunikacji na sposoby, które wcześniej wydawały nam się niemożliwe. Na przykład ptaki mają coś w rodzaju gramatyki i rozróżniają na przykład kolejność głosek. Niektóre kolejności są dla nich irracjonalne, ale faktycznie powyżej pewnego poziomu język jest chyba takim wyznacznikiem tego, że jednak jest to charakterystyczne dla naszego tylko umysłu i odróżnia nas to od innych zwierząt. A przynajmniej pewne cechy języka, czyli właśnie na przykład kreatywność, to, że nasz język jest otwarty, że możemy tworzyć nowe rzeczy, autonomiczność, że możemy mówić o przeszłości, przyszłości, teraźniejszości. W zasadzie zwierzęta rozmawiają o teraźniejszości, prawda? Nie, to nie jest tak, że siadają gdzieś i rozpamiętują, co się wydarzyło dwa dni temu. I trzecia jeszcze funkcja
to funkcja związana z twórczością, to w zasadzie już powiedziałem, to w zasadzie. Znaczy, jeżeli mogę dodać, no bo ja zgadzam się z tymi kwestiami, to ja ciągle stawiałbym również na tą teorię umysłu, taką w dosyć specyficzny sposób, bardzo wyrafinowaną, rozwiniętą, która w powiązaniu z językiem daje taką kombinację, które inne zwierzęta nie mają. To, co na początku zaznaczyłem, że kiedyś myślałem, że jeżeli to są różnice tylko ilościowe, to nie są różnice duże, ale według mnie są. No, tak sobie pomyślałem, no wyobraźmy sobie, że ktoś uprawia seks raz w roku i nie urodzi żadnego dziecka, a ktoś uprawia codziennie i ma dużo dzieci. Więc niby różnica ilościowa tylko raz i codziennie, ale może to taki trochę trywialny przykład, czy zbyt banalny, ale różnica może być bardzo duża. Następna kwestia to oczywiście to, że my możemy, o czym nie mówiliśmy, ja nie wiem, czy jakiekolwiek inne zwierzę jest w stanie marzyć albo tworzyć wirtualną rzeczywistość. Czyli światy, obiekty nierzeczywiste. I obawiam się, że nie mają takiej możliwości. Nie wiem, czy to można zweryfikować, ale chyba nie da się zweryfikować. Czyli nie mówiliśmy o tym, co marzenia. Bo oczywiście to, że mamy tą wydłużoną skalę czasu do przodu, do tyłu, no do tyłu zwierzęta też raczej mają, bo mają pamięć zdarzeń minionych, ale to, że my możemy do przodu tak daleko wybiec, ta antycypacja taka niesamowicie długa i to, że my możemy marzyć i tworzyć sobie jakieś konstrukty, które są kompletnie nierzeczywiste, to daje nam oczywiście możliwości literatury, poezji i tak dalej, i tak dalej. I nie sądzę, no i to, że mamy, że dzisiaj ludzie żyją w internecie, w świecie, który nie jest realny i świetnie sobie radzą. I nie sądzę, żeby jakiekolwiek inne zwierzę było w stanie realizować tego typu zdolności umysłowe. Ja tylko zastanawiam się, bo nasza dyskusja jest nagrywana. Ciekawe, czy jeżeli ktoś za 50 lat ją obejrzy, zorganizuje podobną debatę, jak bardzo różnić się będą odpowiedzi na to pytanie od tego, co dzisiaj panowie mówili. Ja bym jeszcze dodał jedną rzecz, mianowicie pamiętajmy o tym też, że na przykład język cechował także Neandertalczyka, bo wszystko wskazuje na to, że konstrukcyjnie, prawda, on był w stanie, miał obniżoną kość gnykową i tak dalej, mógł mówić. Być może miał gorzej rozwinięty język, ale po pierwsze to oznacza, że nie byliśmy jedynym gatunkiem, który ten język posiadł, a po drugie, że był gatunek, który miał język i jednak wymarł. Więc to nie zapewnia ten język, prawda, sukcesu na zawsze. Ile różnych ludzkich społeczeństw przestało istnieć z różnych powodów? Taka optymistyczna uwaga na zakończenie. Więc zapraszamy państwa. Że też wymrzemy, tak? Zapraszamy państwa do zadawania pytań. Mnie interesuje, w jaki sposób pozyskiwane są zwierzęta, szympansy do tych eksperymentów, ponieważ jeżeli są te zwierzęta urodzone w niewoli, to nie są reprezentatywne dla swoich gatunków. Natomiast jeżeli są łapane z natury, no to znaczy, że są to osobniki najmniej inteligentne, skoro dały się złapać. Pani tak mówi, bo tak jak jest hipoteza, że Afroamerykanie są mniej inteligentni od Euroamerykanów, dlatego że wyłapano w Afryce niewolników, którzy byli mniej inteligentni. Ale to pan profesor więcej na szympansów wie, jak one są pozyskiwane. Nie ma czegoś takiego jak pozyskiwanie, prawda? To jest w ogóle zabronione. To znaczy, no, tylko kłusownicy kłusują na zwierzęta chronione, którym grozi wyginięcie w naturalnym środowisku. Natomiast i to rzeczywiście jest problem, bo cały czas do Hiszpanii przemyca się młode szympansy, które ktoś chce mieć sobie w domu, bo są fajne, jak są małe, a potem oczywiście stają się dużym kłopotem, bo są 6 razy silniejsze od człowieka. Ale tak naprawdę to oczywiście w instytutach żyją po prostu grupy, które zresztą nawet w ogrodach zoologicznych. W Warszawie tutaj jest ogród zoologiczny, gdzie wszystkie te szympansy urodziły się tak naprawdę w jakichś instytutach medycznych. Tylko jedna, jedyna najstarsza szympansica, 56-letnia, pamięta Afrykę. Natomiast one wszystkie są po prostu zwierzętami urodzonymi często w Europie albo w Stanach Zjednoczonych, albo w Japonii. I one nigdy oczywiście nie były w naturalnym środowisku. Ale jeżeli mogę coś do tego dodać, to na przykład są całe szkoły w Azji, na Sumatrze i na Borneo żyją orangutany i tam ze względu na kłusownictwo, jak są dorosłe zabijane, to te młode, one mają małe szanse przeżycia i one je się ratuje i one są w takich szkołach i wtedy można powiedzieć, że one zostały odzyskane
znaczy przez kłusowników, w tym sensie, że kłusownicy zabili matkę i one nimi się opiekują tam, bo to jest ta fundacja założona przez Birutę Galdikas, jedna z najbardziej znanych badaczek orangutanów. Zresztą to się mówi, że były takie trzy aniołki Likeya, jak aniołki Charlie'ego. To właśnie była Jane Goodall, Diane Fosse, już niestety no, nie żyjąca, prawdą jest zamordowana, i właśnie Birutę Galdikas. I oni te małe właśnie orangutany ewentualnie mogą wykorzystać, no bo no, one mają tam sierociniec po prostu i one jak są dorosłe, to starają się je naturalizować, wypuszczać, ale możliwe, że niektóre biorą udział w badaniach. Ja tego nie śledziłem, ale może pan profesor wie. Generalnie rzeczywiście raczej chodzi o to, żeby odzyskać je do naturalnych warunków, więc nie traktuje się ich jak zwierząt, jak osobniki badane, tak? Tu raczej chodzi o to, mamy około 6 tysięcy orangutanów i ta populacja jest zatrważająco zmniejsza się z roku na rok, więc tak naprawdę chodzi o to, żeby je ochronić rzeczywiście i żeby one przeżyły. Zapraszam do zadawania kolejnych pytań. Ja mam dwa pytania. Mam dwa pytania, jeśli można. Pierwsze, czy i jakie zwierzęta mają zdolności kreowania przedstawień, reprezentacji, tak? Czy na przykład, czy w formie graficznej, plastycznej, na przykład, że zwierzak, powiedzmy, coś widział i rysuje, co widział, albo nie wiem, w formie takiego ostensywnego pokazywania, co mu się zdarzyło, tak? Że dostał na przykład, ktoś go uderzył, tak? Jak został uderzony. Czy potrafią, jak gdyby, odzwierciedlać w sposób taki, no, w formie wzorca zdarzenia, tak, czy wzorca obrazu, to, co jak gdyby wewnętrznie przeżywają. Druga kwestia to, mówiliśmy o samoświadomości. No, samoświadomość, okej, jako takie, jak gdyby zobaczenie się w lustrze, ale to jest trochę mało, a może szerzej o świadomości tu, czyli z takim zdawaniu sobie sprawy z siebie samego, z tego, co robię, kim jestem, co się ze mną dzieje. Czy tutaj są jakieś badania prowadzone? Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o tą twórczość, to oczywiście wielokrotnie dawano zwierzętom takie możliwości, że one sobie tam malowały na przykład w jakichś tam warunkach kontrolowanych. I można powiedzieć tak, zawsze te prace są bardzo abstrakcyjne. Nawet jeśli tak, nawet jeśli te zwierzęta nazywają, bo Koko na przykład mówi, to jest ptak, narysowałam ptaka, prawda? Więc teoretycznie jest jakaś wizja, ale powiem, są pewne reguły. Na przykład, jeżeli damy czystą kartkę szympansowi, to on ją całą zamaluje czymkolwiek. Jak damy mu na przykład namalowany kwadrat, to on jednak będzie starał się wypełnić jego środek. Czasami tam wyjdzie jak właśnie ręka małego dziecka poza tą linię kwadratu, ale będzie się starał kompozycyjnie jakby wypełnić środek. Jak mu damy kartkę, która jest zamalowana z prawej strony, to on będzie równoważył kompozycję, malując z lewej strony. Czyli są pewne jakby znowu, można powiedzieć, kanony estetyczne, które są uniwersalne czy ewolucyjne. Ba, kiedyś zrobiono taki zabawny eksperyment, że usadzono małpy jak w kinie, ale puszczono im tekst, a nie film. I one się domagały obrazu ostrego. Znaczy jak były nieostre litery, to one po prostu krzyczały i były niezadowolone. Jak wyostrzano obraz, mogły siedzieć i oglądać litery, których nie rozumiały. Więc to jakby... Kto wie? To jakby pokazuje, prawda, że istnieją pewne ewolucyjne, można powiedzieć, korzenie jakichś takich kwestii jak estetyka czy kompozycja, ale no nie oczekujmy od zwierząt, że one rzeczywiście będą rysować. Natomiast one czytają rysunki, czyli można rzeczywiście zobaczyć, że zamiast powiedzieć psu przynieś piłkę, ja mu mogę pokazać rysunek, byle wierny, znowu nie abstrakcyjny, przynieś. I on po prostu patrzy na ten rysunek, biegnie do drugiego pokoju i szuka rzeczywistej piłki. Więc w tą stronę to działa. Znaczy, jeżeli mogę coś dodać, to musimy pamiętać, że tego typu umiejętności u człowieka też się nie pojawiły na samym początku, nawet gdy on istniał. Przecież wiemy, że sztuka, no, są naskalne malowidła, rzeźby i tak dalej, one pojawiły się dużo później niż z tego, co dzisiaj wiemy, kiedy pojawił się człowiek, albo wcześniej, kiedy jeszcze był Neandertal albo Homo heidelbergensis, a miały już duże mózgi. W związku z tym to nie jest coś takiego, co jest immanentnie związane już
z ewolucją naszego mózgowia, czy pewnych zdolności umysłowych, a nawet komunikacji. I dlatego, bo gdyby to było od zarania, to moglibyśmy być, że to jest jakaś immanentna cecha ludzkiego umysłu. No nie jest, ale pojawiła się trochę późno. Jak już w zasadzie wyglądaliśmy i mieliśmy pewnie te wszystkie zdolności, o których mówiliśmy, i jeszcze o jednej, można powiedzieć, zapomnieliśmy, nie mówiliśmy. Chociaż ja, mówiąc o marzeniach i tym, że mają te wirtualne możliwości tworzenia wirtualnej rzeczywistości, czyli symbole, symbolika, religia. No przecież no są jakieś tam, ostatnio były dane, że niby szympansy mają tam jakieś rytuały, że stukają w drzewo i tak dalej. Niektórzy oczywiście krytykują to mocno, ale generalnie to absolutnie trudno to porównać z czymś takim jak wierzenia w jakieś no nierzeczywiste obiekty, których nigdy nie widział. Spośród różnych własności umysłów, o których panowie mówili, wydaje mi się, że oprócz jednej one są kwestią skali, czyli są to ilości, które częściowo tylko przechodzą, jakoś tam przechodzą w jakość, a ten jeden wyjątek, który masowo występuje u Homo sapiens, to jest w moim przekonaniu zdolność do posługiwania się językiem składniowym, czyli syntaktycznym, czyli posługiwaniem się gramatyką. Także systemy komunikacji u zwierząt są bardzo liczne, ale one działają na takiej zasadzie, że jeden znak to jest jedno zdanie, czyli jeden przekaz. Moje pytanie jest takie, wiem, że u pszczół występuje przekaz syntaktyczny w postaci tańca, ale czy panowie znają przypadki, że wśród ssaków i zwierząt bardziej zorganizowanych, takich jak ptaki, a szczególnie u naczelnych, występują przypadki posługiwania się językiem składniowym, i to posługiwanie ja bym podzielił na takie, które jest wyuczone przez człowieka i takie, które występuje autonomicznie wśród zwierząt w warunkach naturalnych. I jeszcze dodatkowe pytanie. W przypadkach, kiedy nauczono szympansy języka migowego, czy te porcje informacji, które nazwałbym być może protozdaniami, są faktycznie zdaniami, czyli można tu wyróżnić syntaktykę albo wyuczoną przez człowieka, albo taką, która została autonomicznie odkryta przez te szympansy? Ja może bym zaczął taksonomicznie od ptaków, bo to jest coś, o czym ja wspomniałem. I jest o tyle ciekawe, że u ptaków znacznie rzadziej mamy sytuację, gdzie człowiek czegoś ich uczy, znaczy próbuje ich uczyć jakiegoś języka, więc u ptaków bardzo często mamy tak, że to, co obserwujemy, to faktycznie jest ich autonomiczna zdolność. I całkiem niedawno, w 2015 roku, w jednej z japońskich populacji właśnie sikory bogatki, ale to okazuje się, że jest uniwersalne dla tego gatunku, wykazano, że nie tylko mają one zbiór takich dźwięków, my byśmy to pewnie nazwali literami albo jakiegoś rodzaju znakami, albo słowami, z których każdy coś oznacza, ale w dodatku oznaczają one coś również, kiedy się je przedstawi tym ptakom w określonej kolejności, przy czym ptaki nie reagują zupełnie albo reagują nieintuicyjnie, to znaczy na przykład nie odwracając daną czynność, jeżeli się zamieni kolejność tych znaków. Czyli innymi słowy mówiąc, te sikory nie tylko mają serię słów, które coś konkretnego dla nich znaczą, na przykład podleć bliżej albo obejrzyj z daleka, ale też jeżeli się je przedstawi w złej kolejności, to one tego nie rozumieją. Instrukcji, która przedstawiona w poprawnej kolejności, jest dla nich konkretną sekwencją czynności, które powinny wykonać. Więc rozumieją jakby kolejność. Oczywiście jest to bardzo prymitywny rodzaj gramatyki, takiej bardzo początkującej, że tak powiem, ale tak, już u ptaków takie coś się pojawia. W zasadzie mówi się o tym, nawet chyba nie tylko w przypadku ptaków, że zwierzęta, przynajmniej niektóre gatunki, posiadają gramatykę liniową. Natomiast różnica jest taka, że człowiek posiada gramatykę bezkontekstową, czyli my rzeczywiście możemy powiedzieć, dziecko obserwuje szympansa, a szympans jest obserwowany przez dziecko, prawda? Strona czynna, strona bierna, sens zdania jest taki sam, a kolejność słów jest przestawiona. Czyli w przypadku gramatyki liniowej bardzo ważna jest ta kolejność, że nie da się jej przestawić. Jeżeli się przestawi kolejność, to rzeczywiście sens zdania kompletnie się ginie. Czyli można by powiedzieć, że nasza gramatyka jest najbardziej złożoną gramatyką, ale nie jedyną gramatyką w przyrodzie.
Natomiast jeśli chodzi o te migowe języki, to rzeczywiście one nie używały gramatyki, te małpy uczone migowego języka, ale między innymi dlatego, że tak naprawdę też nikt tej gramatyki ich nie uczył. Czyli w zasadzie chodziło o sekwencje, nawet jeżeli sekwencje były dwugestowe, to kolejność znaków była przypadkowa, bo też badacze w gruncie rzeczy zadawalali się tą dwugestowością w jakimkolwiek kontekście. Zresztą krytycy, którzy mówili, że to nie jest język, bo właśnie nie ma tej właściwej kolejności sentencji, dostawali też argument, że ludzie, którzy są głuchoniemi i używają języka migowego, też często nie używają właściwej kolejności, bo jest łatwiej przejść z jednego gestu do innego i oni też w pewnym sensie nie mówią gramatycznie. Ale prawda jest taka, że w zasadzie nie było badań, które by zmuszały zwierzęta do stosowania gramatyki, tylko po prostu były uczone znaków poszczególnych słów, desygnatów, bez przywiązywania wagi do gramatyki. Przepraszam bardzo, ja w zasadzie jestem strasznie zdumiony. Mamy taki panel naukowców, przez godzinę panowie porównujecie człowieka do zwierząt, to nie jest jakiś, że tak powiem, wielki ajwaj, no jesteśmy zwierzętami, no ale tym Rubikonem jest jednak język. I gdzieś na końcu tego przedstawienia panowie wpadacie na pomysł, że to język jednak różni człowieka od zwierząt. No to zdumienie totalne. No, oczywiście, że język. No język uczłowieczył szympansa. No to jest takie, to naprawdę trzeba tak długo nad tym myśleć, żeby wiedzieć, że język tworzy unikalne zwierzę, jakim staje się człowiek? To jest takie oczywiste, przepraszam, takiej ilustracji użyję. To jest tak, jakbyście państwo porównywali. Jest ptak, który ma skrzydła i inne zwierzęta. No i w zasadzie tak, w zasadzie one są takie same. Bo ptak karmi swoje małe, płacze nad nimi, widzi tak, ten widzi siak, ten to, ten tamto. Ale jednak ptak jest inny. Bo jak są na wyspie i ta wyspa zostanie zalana czy zamrożona, ten ptak pofrunie. Prawda? On jest inny, on jakościowo jest, nie ilościowo, on jest jakościowo inny. Bo ma skrzydła, jest zwierzęciem, ale jakościowo jest inny. Człowiek jest zwierzęciem, ale jakościowo, nie ilościowo jest inny. Język, nieskończona ilość myśli, absolutnie nieskończona. To hipotetyzowanie, planowanie, no to wszystko to jest zasługa języka. Pan mówił o tych dzikich zwierzętach, feral children. No to tych przykładów to są miliony. Spójrzmy na demencję, na inne przykłady. Człowiek, który traci pamięć, język. Język to jest archiwum. To są obrazy opisane werbalnie w głowie. Już kończę, sorry. Gubimy to, gubimy człowieczeństwo. Nie ma człowieka. Stajemy się, prawda, fizycznie zwierzętami. To dość ostry komentarz. Nie, koniec. Natomiast ja jeszcze tylko wytłumaczę, dlaczego, bo pan zaczął od tego, dlaczego przyglądaliśmy się różnym zdolnościom osób. Nie chcieliśmy żadnej przegapić po prostu. Ja może odpowiem tak. U góry jest taki temat, jest jak bardzo umysły się różnią. Umysły. Język jest związany przede wszystkim z odpowiednią budową układu głosotwórczego. Szympansy mają inaczej zbudowaną krań, mają wyżej ją położoną i nie mogą mówić, tak jak małe dzieci do pierwszego roku życia mniej więcej. W związku z tym myśmy dlatego najpierw skupili się, no tak tłumacząc może to trochę, nie wiem, czy panowie się ze mną zgadzają, na właściwościach umysłu, co ten umysł potrafi, a nie oczywiście jedną z elementów takich nowatorskich, no, o czym w końcu to wyszło i cały czas wszyscy to żeśmy potem podkreślali, jak język mógł zmodyfikować umysł. Ale formalnie rzecz biorąc, nie mamy na przykład jakiejś dużo większej gęstości neuronów niż inne zwierzęta. Mamy umiejętność, tak jak one, jakichś obliczeń. Mamy umiejętność oceny moralnej, tak jak inne zwierzęta. Mamy ocenę możliwości tego, czy coś jest prawdziwe, czy nie. To jest taki też ładny filmik. Więc zwierzęta mają wiele cech umysłowości, które mamy człowiek. I dlatego, żeśmy omawiali różne, jakby najpierw podkreślając, jak jest wiele, wiele podobnych, żeby potem skończyć na właśnie na języku, może na religii, na wirtualnej rzeczywistości. A ja będę polemizował, dlatego że wystarczy kwestia definicji. Definicja Blocha i Tragera. Język to jest system arbitralnych symboli dźwiękowych, według których współdziała dana społeczność. Arbitralnych symboli dźwiękowych. To jest definicja, którą spełniają wilki, słonie, ludzie, ale właśnie teraz idziemy w tym kierunku, że ta definicja jest już antropocentryczna, bo mówi, to ma być dźwięk.
Czyli taka mątwa, która odzywa się za pomocą kolorów, które zmienia dynamicznie w ułamku sekundy na swoim ciele, nie spełnia tej definicji, bo ona się nie odzywa, nie wydaje dźwięków, a rozmawia w sposób niezwykły, dlatego że układ nerwowy pozwala na to, że emituje dwa komunikaty do dwóch różnych osobników na raz różne. Który człowiek to potrafi? Który potrafi mówić na raz dwa komunikaty, tak? Nie. No, ale, no widzi pan, ale pan... Mamy wrażenie, że niektórzy ludzie potrafią emitować wiele komunikatów na raz. Tak. Ale prosimy o kolejne pytanie, żebyśmy może nie na tym dogmacie się nie zatrzymali. Ja chciałam może nawiązać do ostatnich wniosków z dyskusji. One były takie mało optymistyczne. I właśnie człowiek, mając język, potrafi dojść do różnych wniosków na temat siebie, na temat innych gatunków. Człowiek na przykład potrafi popełnić samobójstwo. I chciałam się zapytać, czy w świecie zwierząt zdarza się popełnić samobójstwo? Czy to jest specyficznie ludzkie? To jest oczywiście bardzo trudne pytanie, dlatego że my bardzo, znaczy potrafimy odnaleźć dane, które mówią o tym, że zwierzęta w jakiś sposób giną i nam trudno jest znaleźć wytłumaczenie dlaczego. Znaczy bardzo często przypomina to samobójstwo. To się zdarza w różnych populacjach zwierząt. No ale właśnie nie mamy absolutnej, znaczy nie możemy mieć absolutnej pewności, no bo samobójstwo jest, prawda, celowym, przemyślanym krokiem. Ja tutaj jakby odwrócę tą sytuację, mianowicie ewidentnie jest tak, że widać żałobę w grupie na przykład małp człekokształtnych po stracie członka grupy. Ta żałoba przejawia się po prostu wyraźnie w zachowaniu. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z umierającą małpą, chorą, to po niej nie widać objawów, które by sugerowały, że ona sobie zdaje z tego sprawę, że niedługo ona nie będzie żyła. Ona się zachowuje tak jak zwykle. Obserwatorzy często zauważają, że na przykład nie ma u takich osobników depresji, nie ma jakichś znaków, które by wskazywały na to, że pogarszający się z każdym dniem stan zdrowia sprawia, że ten osobnik zdaje sobie z tego sprawę, że za niedługo się skończy. Tego nie widać. Myślę, że mamy czas na ostatnie pytanie. Nie zgadzam się za bardzo z panem profesorem, ponieważ ja obserwując własnego kota, który niestety niedawno odszedł, znałam doskonale jego codzienne zachowania, jego zachowania w stosunku do mnie. Zauważyłam, że kiedy była bardzo chora, zmieniło się jej zachowanie zupełnie. Tak jakby zdawała sobie sprawę z tego, że to jest jej koniec. No ale to są pani domysły, znaczy my musimy, tak, prawda, no właśnie, decydować się na jak, bo jakby no, chore zwierzę wiadomo, że zmienia swoje zachowanie, że na przykład poszczególne funkcje ciała wysiadają, prawda, pewnych rzeczy nie da się zrobić. Tu chodzi jakby o pewien stan psychiczny, którego no, my na dzień dzisiejszy nie potrafimy udowodnić, że to ma miejsce. No. To tak, zgadza się, bo my w zależności od tego, jaka jest choroba, co trapi takie zwierzę, to oczywiście będzie w bardzo różny sposób to przeżywać i my nie wiemy, jaki jest ten element bólu i czy to uniemożliwia na przykład jakąś aktywność ruchową, jedną albo drugą, albo przeżywanie czy emocji. Natomiast w istocie, wracając do tego samobójstwa, kiedyś podejrzewano, że są zwierzęta, które popełniają samobójstwo i to w sposób grupowy. Dzisiaj się patrzy na to trochę inaczej. Są różne czynniki, które mogą zaburzać warunki, na przykład fale elektromagnetyczne, czy sonary na przykład łodzi podwodnych mogą powodować jakieś pomyłki zwierząt, które niejako niechcący giną, więc trudno powiedzieć, że to jest samobójstwo. Ja bym powiedział, że faktycznie w tym wypadku to jest jeden z pretendentów czy kandydatów do tego, że człowiek, jakby skutek uboczny tej niesamowitych możliwości zrozumienia istoty rzeczy, niesamowitych możliwości funkcjonalnych ludzkiego mózgu i umysłu, daje ten skutek uboczny, który związany jest no, z ryzykiem tego, że no, może popełnić samobójstwo, bo faktycznie chyba no, nie mamy takich twardych dowodów, żeby zwierzęta jakieś to robiły w sposób taki intencjonalny. Szanowni Państwo, jednym z największych, a może najbardziej koszmarnych wynalazków ludzkości jest zegarek i mój pokazuje, że musimy już kończyć. Dlatego bardzo Państwu i naszym wspaniałym gościom jeszcze raz chciałbym serdecznie podziękować.